Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Nawrócenie nie jest tylko jakimś momentem lub etapem w życiu człowieka. Chrześcijanie pojmują nawrócenie bardziej jako styl życia, jako stałą kondycję zmierzającą do przestawienia własnego myślenia na Boże tory. Grecki termin metanoia, który tłumaczymy na polski jako nawrócenie, oznacza dosłownie zmianę myślenia, przemianę mentalności. Często pod wpływem różnych opinii wyrabiamy własne zdanie na jakiś temat, albo też bezrefleksyjnie powtarzamy opinie innych ludzi, opinie nie zawsze mądre. Chrześcijańska metanoia to oderwanie się od własnych utartych schematów i otwarcie się na Boże idee. Bóg wielokrotnie skarży się na to, że ludzki sposób myślenia jest zupełnie różny od myślenia Bożego. Nawet stwierdza, że nasze myśli od Jego myśli są oddalone jak wschód od zachodu słońca. Nawrócenie polega zatem na wsłuchaniu się w Boże Słowo i uczeniu się myślenia po Bożemu, a nie wyłącznie po ludzku. Nawrócenie jest zatem długim procesem, niejednokrotnie trwającym całe życie. Ale nawracać się trzeba. Nie trwajmy z uporem maniaka przy swoim zdaniu, ale wsłuchujmy się w głos Boga. Uczmy się rozpoznawać Jego wolę i starajmy się patrzeć na życie i na świat Jego oczami.